Państwa, tak czasami się zdarza, że jak są duże emocje, to i czasami takie sprzężenia idą, takie fluidy idą. Jurku, ja poproszę teraz, aby przedstawicieli dyrekcji Ostrowskiego Szpitala, aby przekazali wyjątkową niespodziankę dla Ciebie. Zapraszamy, panowie. Mianowicie witraż autorstwa Marcina Szorskiego. Oczywiście z logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielkie brawa! Może sobie muzyczka troszeczkę lecieć w tle oczywiście. Fantastycznie, proszę Państwa, przypomnijmy. Praca wykonana, witraż autorstwa Marcina Szorskiego z Odalanowa. Wielkie, wielkie brawa. Ale Jurku, to nie koniec podziękowań, bo my jesteśmy naprawdę zaszczyceni, że jesteś tutaj z nami. Teraz poprosiłbym osobę, którą bardzo dobrze znasz, która zawsze gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i pomaga, Szymona Kwalisza, który ma dla Ciebie również pewną niespodziankę, proszę Państwa, ale wielkie, wielkie brawa! Jak Ty się z tym wszystkim, Jurek, zabierzesz? Proszę Państwa... Dzień dobry Państwu. To jest w ogóle grafika, Jurek ją pewnie widział, może ją pamięta. W styczniu Slash z zespołu Guns N' Roses dostał ode mnie obraz i to jest reprodukcja tego obrazu z numerem 2 z autografem oryginalnym Slasha, a z tyłu jest certyfikat również podpisany przez Slasha i przeze mnie. Jutro mam ogromną prośbę do Ciebie, bo numerek 1 będziemy licytowali na finale, a to jest dla Ciebie, żebyś nie sprzedał. Słuchajcie, szanowni Państwo, dostaliśmy deklarację, że Jurek tego nie sprzedam, zachowa dla siebie. Proszę Państwa, dla tych, których nie było przed chwileczkiem z nami na pierwszej części, Big Street się świetnie przygotował, bo Jurek powiedział tak, nie, ja tą pracę zachowam dla siebie. Nie ma takiej opcji, to nie ma problemu. Zaraz pojawiły się cztery kolejne, które, proszę Państwa, również będą licytowane. Stąd jeszcze raz wielkie, wielkie brawa! Ale Jurku, czas na nas, czas na sztab. Ja tym bardziej się cieszę, bo sztab jest z nami. Są to osoby, które na co dzień, szanowni Państwo, działają dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest z nami oczywiście główny wódz ostrowski, czyli Patryk Płomiński, który tym wszystkim dowodzi w Ostrowie. I tu mogę powiedzieć, że dołożyłem swoją cegiełkę do tego prezentu. Jurku, mamy wielką prośbę, żebyś kiedyś to założył. A co? O tym już za chwileczkę Patryk Płomiński. Prosimy, Patryk. Tak, Jurku. Cieszymy się mega, że jesteś tutaj z nami, że po raz kolejny widzimy się podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w szpitalu, bo to szpital otrzymuje te dary. My mamy dla Ciebie wyjątkowy prezent, specjalną koszulkę. Ostrowską. Ostrowską koszulkę. Nigdzie na świecie takiej nie ma, a Ty ją będziesz miał. Koszulka dla Jurka Ostrów wraz z orkiestrą do końca świata i jeden dzień dłużej. Jurku, mamy nadzieję, że będziesz ją nosił i pamiętam zawsze o nas, o naszym mieście, że Ostrów Wielkopolski będzie zawsze grał z Wielką Orkiestrą, tak jak powiedział Patryk, do końca świata. Jeden dzień! Dokładnie! Szanowni Państwo, teraz ten wyjątkowy moment, żeby można sobie wykonać również pamiątkowe zdjęcie, ale jeszcze może oddam głos Jurkowi. Jurku, czy chciałbyś coś powiedzieć, bo to są właśnie pracownicy Służby Zdrowia, którzy specjalnie przyszli, aby Ciebie zobaczyć, aby Ciebie posłuchać, abyś naładował ich na kolejną akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, chociaż tak naprawdę ta moc cały czas w Ostrowie jest i tak jak wspomniałem, będzie do końca świata i jeden dzień dłużej. No i właśnie trochę przed tym uciekam, ale jestem. Czyli po prostu, że cieszę się, że mogę tutaj wpaść. Doszedłem do tego momentu, tam już nie przejdę, bo już stoicie tam. A chciałem się dostać do stomatologa, ale może kiedyś indziej. Bardzo się cieszę, że tak fajnie przyjmujecie naszą wizytę. I cieszycie się, że takie akcje jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma sens, bo o to właśnie wszystkim nam chodzi. Oprócz tego, że usłyszałem, kiedy były wybory, o ogromnych sumach, które idą w waszą stronę, gdzieś one pędzą, oglądajcie się, może te 200 miliardów wam spadnie, albo się gdzieś zatnie, albo gdzieś utknie, oby nie utknęło, oby były to pieniądze na naprawę służby zdrowia, bo to są nasze pieniądze. Te pieniądze nie są przez nikogo darowane, tylko to są pieniądze z moich podatków, z waszych podatków, więc się nam absolutnie należą. I
pamiętajcie o tym, aby przy okazji tych wszystkich, którzy obiecywali nam najróżniejsze rzeczy z każdej opcji politycznej, aby ich trzymać za słowo. Wszyscy mówili o tym, że polska służba zdrowia będzie mocno dofinansowana. Więc trzymajmy ich za słowo i tutaj nie chodzi o politykę, chodzi o nasze zdrowie. O to, żebyśmy nie musieli stać w kolejkach i żebyście wy mieli warunki pracy, które są zadowalające, a nawet powiem więcej, są takie, które no jakby mówią wam, że warto to robić. To ciągle jest jeszcze takie poszukiwanie swojego miejsca na świecie. Dziękuję, że szpital sobie daje radę. Rok temu byliśmy tutaj u was i śniadanie było takie samo i w tym roku. Nic uboższe, nic nie było mniej, wszystkiego było nawet więcej. A więc widać, że dajcie sobie radę i na tym to polega. Z przyjemnością do was jeździmy. Pamiętam, jak byliśmy u was pierwszy raz, kiedy mieliście do was inkubator. I wtedy była taka mała niespodzianeczka, nic o tym nie wiedzieliście. Przyjechało wielkie pudło i my z tym pudłem wjechaliśmy, żeby wam powiedzieć, że na tym polega oddział imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest także prezent. A więc wszyscy, którzy tutaj pracują, bez względu na to, co robią, wielki szacunek dla was, że pracujecie, że mimo, że bardzo także wiele osób szuka tego szczęścia poza granicami naszego kraju, a wy jesteście tutaj. Macie piękny szpital, macie dużo planów na przyszłość, bo plany są ogromne i oby się spełniły i wtedy oprócz koszulek jeszcze jak mi wręczycie za rok buty 7, fajne, będę też zadowolony. Bardzo się cieszę, że jesteśmy. Dbajcie o ten sprzęt, bo to jest sprzęt naprawdę z najwyższej góry, ale także taki, z którego można być dumny, bo dzięki temu pacjenci będą lepiej się z tym sprzętem czuli, a wy będziecie na lepszym sprzęcie pracowali. Także powiem tylko krótko, szanowni panowie i panie, trzeba już na przetrzymanie troszeczkę, te parę lat, ale dbajcie o nas, dbajmy o siebie i jeszcze raz wielkie brawa dla sztabu, bo to jest powiedzenie o tym, że macniemy, wrzucamy złotóweczkę, minęło parę miesięcy i ten sprzęt jest dotykalny i oby tak wszystko w Polsce było dotykalne, że ktoś coś obiecuje, a potem ja to dotykam w postaci ZUS-u, ubezpieczenia i szczęścia do końca świata jeden dzień dłużej, co mi obiecano u mnie w kościele. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, kłaniam się nisko i do zobaczenia 12 stycznia. Bądźcie razem z nami, zapraszajcie wszystkich, to będzie fajna zabawa. Dużo radości, aby w tym było. Bawmy się. Nie miejmy foka. Bawmy się. Jurku, mamy dla ciebie jeszcze prezent, tylko odliczmy, proszę państwa, bo słyszeliśmy tutaj od małżonki, że jesteś dla niej najsłodszym mężczyzną na świecie i z tego powodu przygotowaliśmy słodką niespodziankę. I proszę państwa, 3, 2, 1 i jest nasz piękny wośpolski tort i chcielibyśmy, żebyś ty jako dyrygent największej orkiestry, akurat zamienił się teraz rolami, był największym kucharzem orkiestry. Bawimy się, świętujemy i prosimy o pierwsze symboliczne, cięcie, czy jest chirurg na sali? Prosimy, Jurku, pierwsze cięcie, tym nożem. Służba zdrowia. Tym torcie będę krajał tyle, ile krawiec staje. Jak to mówią, co staje, to stoi. Proszę państwa, jest pokrojony, wielkie brawa! Jeszcze nie? Tylko nie zacznie pracować w Sejmie. Już jest, jeszcze nie ma. Uwaga, kto jest z tej strony, chcę się dostać do jak najlepszej części. Świece się jeszcze palą. Uwaga, jeszcze kawałek muszę odkroić. Dochodzę do aorty, troszeczkę wyżej, policzek. Ej, Stefan, jak to policzek? To jak on leży? Jak go położyliście? Uwaga, bo to już mi się tutaj przewraca. Proszę tutaj bliżej. Siostro, proszę tutaj podjechać. Podjechać pod same nóżki, dobrze? Jest, okej. Ej, zgadnę stąd, ten kremik jest jeszcze mój. No jak? No to kładź go tutaj. Dobrze, porcyjki wielkie, ogromne. No to już teraz ja już oddaję nóż, nie chcę mieć nic wspólnego, pokroiłem. Biorę łyżeczkę i spróbuję to spróbować. Zapraszamy na tort, moi drodzy. Dzielimy zdrowie na kawałki. Dzielimy krzyżyk na kawałki, dzielimy zdrowie na kawałki. Pyszny tort. Naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo miło. Mamy bilety do kina. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Jurku, pozdrawiamy wam bardzo gorąco. Chodźcie zrobimy fotę z końcem. Chodźcie zrobimy fotę, ja z tym tortem będę fajnie wyglądał. Zapraszamy fotę. Zdjęcie.
przyjrzyj się, ma to do Kiri, dobra? Muszę, gdzie jest nasza kamerka? Tutaj. I moi drodzy, kończymy pysznym tortem, który pokroiliśmy. Nie wiem, czy dla wszystkich starczy, bo zawsze jak jest mowa o torcie, dla kogoś zabraknie. Ale tutaj jesteśmy, bardzo cieszymy się, Ostrów Wielkopolski bardzo nas pięknie przyjął. Fajnie wracać w miejsce, które jest tak gościnne i dziękujemy, że ten sprzęt już u was pracuje. Siema! Siema! Jest, co sobie pomyślał? Pasję. A jeszcze uwaga, dyrektor, bo tu jest dyrektor. Jest, zrób, wiecie, teraz zobacz, kto nie był przy pacjentach. Co się tu dzieje? Okej. No dobrze. Bardzo państwu dziękuję. Kłaniam się.